W internecie pojawiło się nagranie zdarzenia, do którego miało dojść nad Poznańskim Jeziorem Rusałka, gdzie najprawdopodobniej, choć nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone, grupa obcokrajowców miała zaatakować za pomocą niebezpiecznego i ostrego narzędzia wypoczywających tam Polaków. Nagranie pokazuje grupę mężczyzn, która otacza, odciąga i szarpie innego mężczyznę, który pochyla się nad osobą leżącą na trawie. W ruch miał pójść nóż. W tle słychać krzyk kobiety. To niepokojące zdarzenie miało zacząć się od drobnego konfliktu. Sytuacja zaczęła się błaho, według relacji na oczy. Świadków grupa Polaków miała nad jeziorem grać w piłkę siatkową, co miało przeszkadzać grupie przebywających tam obcokrajowców. Jak mówią ludzie, będący na miejscu, miało dojść nie tylko do rękoczynów, ale także do gruźb z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w tym przypadku noża. W tym filmie możecie zobaczyć jedynie fragmenty nagrania. Link do wideo bez cenzury znajduje się w moim pierwszym, przypiętym komentarzu w sekcji komentarzy. Przechodząc dalej do sprawy i do tego, co o niej wiemy. Na ten moment mogę potwierdzić, że znamy temat, posiadamy wiedzę na temat incydentu nad rusałką i czekamy na. Na oficjalne zgłoszenie świadków lub poszkodowanych to oficjalne stanowisko poznańskiej policji w tej sprawie. To znaczy, że coś jest na rzeczy, a krążące w sieci nagranie oburzyło internautów. Na miejscu natychmiast pojawiła się wezwana policja, jednakże nad jeziorem Rusałka sprawców już nie było. Osoby pokrzywdzone, w tym wypadku grupa Polaków, zadeklarowały, że chcą złożyć oficjalne zawiadomienie, jednakże podobno do tej pory tego nie zrobili. Na ten moment policja nie jest w stanie potwierdzić narodowości uczestników tego zdarzenia, apelują do świadków i osób poszkodowanych. O kontakt. Na chwilę obecną nie znamy tożsamości sprawców ani ich pochodzenia. Wiemy jedynie, że doszło do niebezpiecznego zdarzenia z użyciem noża i że brała w tym udział grupa obcokrajowców niewiadomego na ten moment pochodzenia.